Teraz pokażę Ci, jak zainstalować Stable Diffusion Web UI. Jesteśmy tutaj na Automatic, 1111, oficjalne repozytorium i stąd możemy to pobrać. Jak widzimy, ma wiele gwiazdek, ma również bardzo dużo aktualizacji, jest na bieżąco również usprawiany przez twórców tego programowania. Dobrze, przejdźmy na dół, zobaczymy parę instrukcji. Są to możliwości wykorzystania, ale też mam zakładkę, jak zainstalować to automatycznie na Windows. Pamiętaj, że musi mieć Gita i Pythona, Pokazałem się, jak to zainstalować w jednym z poprzednich materiałów, więc zachęcam do sprawdzenia go. Teraz musimy wykorzystać Git clone i uruchamiamy tutaj nasz zwykły wiersz polecenia, bo on też również pozwala na pobieranie. Klikam F, a następnie git Clone. Widzimy, że są pobierane tutaj pliki bezpośrednio z repozytorium. Czekam aż osiągnie to wskaźnik 100%. Gdy już to mamy, możemy przejść i zobaczymy, co mamy właśnie w tym pliku. OK widzimy, że wszystko zostało pobrane, mamy też git oraz inne pliki właśnie powiązane z tym repozytorium, więc jest to również tutaj już skopiowane i możemy przejść do instalacji. Mamy tutaj parę plików, które możemy bezpośrednio stąd odpalić, jak web.ui.bat, web.ui.user.bat, więc możemy to uruchomić. Następnie zostanie uruchomiony taki proces instalacyjny. Stąd mamy właśnie bibliotekę Python. Musimy chwilę poczekać na instalację i teraz mamy właśnie te wskaźniki pobrań, może to trochę zająć, jak widzimy, 2,6 GB. To jest zależne też od prędkości i twojej przepustowości łącza. Po zakończeniu odpali się nam właśnie adres URL 12701 i mamy też właśnie taki panel widoczny. To wszystko z przeglądarce, widzimy to w adresie URL. Mamy tekst to image, image to image, png info, train, możemy trenować i również wygenerować jakieś zdjęcie. Przetestujmy, wpiszę Beautiful, Slavic Woman with a Red Hair. In the Winter Scenery. Nadal mamy wiele zmiennych. Ja na razie tylko pokażę, ci, jak zainstalować. Sprawdźmy, czy to działa. No i stąd, przy wygenerowaniu, mamy to zdjęcie. No może nie przypomina to mi Journey, ale mamy lokalne narzędzie, które możemy wykorzystać w naszych projektach komercyjnych. No i warto zaznaczyć, że jest na bieżąco aktualizowane, więc można spodziewać się usprawnień w przyszłości. Sam Web UI możemy poszerzyć o wtyczki. Wykorzystam Stable Diffusion Web UI, możemy pobrać taką wtyczkę z repozytorium. A następnie, przechodząc tutaj do Zoom Automatic, mamy zakładkę Extensions. Pokazałem ci ją. Nie miałem okazji ją mówić, bo tylko zainstalowaliśmy to narzędzie, jednak pokażę ci, jak możemy ją zainstalować. A więc tutaj mamy Extension, mamy zainstalowane rzeczy, mamy dostępne, możemy sprawdzić również aktualizację, czyli będzie pobierał to z serwisów aktualizacji tych wtyczek, które możemy pobrać. Niesamowite, stąd mam Available, kopiujemy ten adres JSON, a on będzie pobierał również te wtyczki. Nie musimy to załadować. Stąd mamy zoom. Szykując, możemy tu spróbować właśnie znaleźć. Mamy też gwiazdki i znajdujemy zoom image. I tak, to będzie infinite zoom, czyli to drugie. Wybieramy jako akcję, instalujemy. Musimy chwilę poczekać. Widzimy, że mamy procesowanie w naszym panelu, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. A następnie klikamy apply and restart. Przy instalacji wtyczek powinniśmy to raczej zrestartować, bo chcemy mieć przecież to lokalnie, fajnie. Na naszym komputerze zrobione. Po instalacji, teraz, gdy pojawi się nam nowa zakładka Infinity przechodzimy w nią. Mamy tutaj parę zmiennych, czyli także takie gotowe narzędzie razem z wartościami, które możemy ustawić, i też będziemy potrzebować do tego modelów. Ja polecam Ci CVTI Models, version ID, REVANIMATED. Możemy to pobrać za darmo. Ma to 4 giga ale potem pokażę Ci, w jaki sposób możemy to wykorzystać. Teraz przy instalacji Infinite Zoom możemy wygenerować na przykład Huge Spectacular Waterfall. To jest to, co wpisałem. Następnie ładujemy ten model z górnego lewego tutaj panelu i najlepiej restartujemy. I teraz, gdy będę chciał wygenerować takie wideo, wpisujemy ten Common Prompt Prefix. Wybieramy też długość, ile ma być ten zoom. No i pamiętajmy, że to, co pobraliśmy z naszego Revita, Powinniśmy mieć skopiowane tutaj, tak? Ten ref.animated powinien być w Models. Tam możemy dodawać inne modele i wtedy one się pojawią w tej zakładce tutaj z tego oto miejsca. Następnie generujemy wideo i to może zająć długo, w zależności też od tego, jak szybki jest Twój komputer, ale efekt jest naprawdę niezły. Ja zapauzowałem ten materiał i widzimy już ten efekt. My możemy pobrać ten film bezpośrednio stąd, czy sprawdzić jego warianty, tak? Mam Huge Spectacle Waterfall, Inetic Rainforest. I tutaj mamy zakładkę pobrań, a następnie też możemy to zapisać w formacie MP4, na przykład na naszym dysku lokalnym. Tutaj też możemy określić, ile ma być tych filmików, czy również wykorzystać outpainting. Czy mam 5 sekund i mamy taki właśnie Outzoom, więc można naprawdę robić fajne rzeczy. No i klikając oczywiście tą strzałeczkę pobierze nam, i teraz mamy to w odtwarzaczu medialnym na naszym systemie Windows. A jeśli jesteś zainteresowany nowymi sposobami zarabiania przez internet, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, koniecznie sprawdź mój kurs, w którym znajdziesz ponad 200 odcinków i 16 godzin materiałów omawiających praktyczne metody zarabiania online.